Cześć wszystkim. Dzisiaj przetestujemy sobie tą oto kamerę. Jest to kamera 3 megapikselowa w metalowej obudowie i co najważniejsze, działa na aplikacji Zetong. Ponieważ do tej pory na tej aplikacji posiadaliśmy kamery tubowe, zresztą kamerę full color, tak jak tą. I bardzo dużo mieliśmy zapytań, czy posiadamy do tego systemu kamery obrotowe. Dlatego też postanowiłem wprowadzić do sprzedaży taką oto kamerę obrotową. I jak już wspomniałem, jest to kamera 3 megapikselowa. Czy jest to jakaś specjalna kamera? Tego nie wiem, ponieważ jeszcze jej nie testowałem. Dlatego też jesteśmy w tym miejscu, żeby przetestować tą oto kamerę. Zawiesimy ją tutaj, na tej rurce. Razem da nam to około 3 metrów wysokości. I będziemy testować tutaj, o, w tym miejscu. Zobaczymy, na jakiej odległości mniej więcej wykrywa. Ustawimy komunikaty głosowe, ponieważ ta kamera posiada mikrofon, posiada głośnik, więc możemy w niej ustawiać komunikaty głosowe. Możemy rozmawiać przez tą kamerę, możemy słyszeć, co się dzieje. Natomiast dzisiaj jest dosyć mocny wiatr. A jak wiecie, kamery IP nie mają żadnego wygłuszenia, więc wiatr będzie zbierać na pewno. Jeżeli chodzi o mocowanie, tutaj z tyłu kamera posiada taką blaszkę, czyli najpierw blaszkę montujecie w ten sposób do ściany, następnie montujecie kamerę do tej blaszki i pod spodem zakręcacie śrubkę. To wszystko, co musicie zrobić. Jak widzicie, kamerę możemy zamocować tylko i wyłącznie do ściany. Nie ma możliwości montażu do sufitu. Możecie oczywiście zamontować, jeżeli sami dorobicie jakiś kątownik. Kamera posiada diody IR oraz diody podświetlenia. Czyli możecie ustawić, że jeżeli kamera wykryje kogoś, to automatycznie zapali diody podświetlenia, ale oczywiście nie musicie z tej opcji korzystać, można tą opcję wyłączyć. W tym miejscu kamera posiada slot na kartę pamięci. I co najważniejsze dla większości osób. Tak, kamera, jak widzicie, posiada antenkę, dlatego też jest to kamera Wi-Fi, ale ma też możliwość połączenia po kablu. Czyli jeżeli połączycie po kablu, to wtedy Wi-Fi jest nieaktywne. A jeżeli połączycie po Wi-Fi, no to możecie korzystać po Wi-Fi. I dzisiaj pokażę Wam, jak połączyć tą kamerę po Wi-Fi i jak połączyć po kablu. Dodać do aplikacji, dodać na komputer, to wszystko zobaczycie dzisiaj i przede wszystkim zobaczycie, jak wygląda obraz w dzień oraz w nocy. Zabieramy się do montażu kamery i za chwilkę wracamy. Mamy wszystko podłączone, kamera już się uruchomiła. Jak już wspomniałem, ta kamera działa na aplikacji Zetong. Otwieramy aplikację i jak już widzicie, ja mam dodany rejestrator, który jest zamontowany zresztą na wsi i kilka kamer do niego dodanych. Mam też kamerę full color dodaną i teraz chciałbym dodać kamerę po kablu, ponieważ w pierwszym momencie podłączyłem ją po kablu, więc zrobię plus. Kamera bezprzewodowa i tutaj w tym miejscu dodano połączenie przewodowe. Następny krok i czekam, aż znajdzie mi kamerę. Jak możecie zauważyć, jestem połączony po Wi-Fi z tym oto routerem, więc mój telefon powinien znaleźć tą oto kamerę. I jak widać, znalazł, więc dodaję sobie ją. I czekamy, aż ją doda. Moja kamera, zacznij doświadczać. Karta SD nie została zainicjalizowana. Nie można nagrywać. Proszę, sformatować tak naprawdę kartę. Potwierdź. Czyli będzie teraz formatowana karta. Włożyłem nową kartę, dlatego też jest taki komunikat. Potwierdź. Trwa formatowanie. Karta została sformatowana. I mamy obraz z kamery. Widzicie tutaj wysoka jakość, Ultra HD. SD, ta gorsza jakość. Ta gorsza jakość będzie nam pewnie potrzebna, jeżeli przełączymy się na sieci komórkowe. Często otrzymuję pytania, co zrobić, żeby mieć zdalny dostęp do kamery. Tak naprawdę tylko wystarczy, że podłączycie kamerę do internetu i dodacie ją do aplikacji. To wszystko, co musicie zrobić. Jeżeli przejdę na sieci GSM, czyli wyłączę sieci komórkowe, to i tak będę miał dostęp do kamery. Zobaczcie, tutaj mam rejestrator. W tym miejscu mam rejestrator. Rejestrator jest zamontowany 150 km stąd i mam do niego dostęp. Widzicie? Bez problemu jest dostęp. Tak samo z tą kamerą. Na razie włączymy sobie sieci Wi-Fi. Zobaczcie, tutaj mam rejestrator na samej górze. Kamera jest na samym dole. Chcemy ją przenieść na górę. Pin.
i mam ją na samej górze. Odtwarzam. Mam obraz z kamery. Na pełen ekran. Nie ma ona zoomu optycznego, więc jeżeli chcę przybliżyć, to nic się nie dzieje. Teraz zobaczymy, jak wygląda obraz. Widzicie? Kamera mnie cały czas wykrywa. Niestety, ale w tamtym miejscu chłopaki pracują, więc będzie słychać cięcie piłą. I tak właśnie wygląda połączenie po kablu. A teraz pokażę Wam, jak wygląda połączenie po Wi-Fi i ciekawe, czy będą jakieś straty, jeżeli tu mam router, a tu jest kamera. Tak naprawdę bardzo, bardzo blisko. Więc zrobię ustawienia fabryczne. Przywróć ustawienia fabryczne. Usuń urządzenie. I teraz zobaczcie. Mam urządzenie usunięte. Odłączę ten kabel od routera. Czyli w routerze w tym momencie nie będę miał nic podłączone do tych gniazd LAN. Natomiast zasilanie jest poprowadzone po skręce. Jest to głupie oczywiście, natomiast robimy to tylko po to, żeby pokazać Wam, jak połączyć po Wi-Fi. Ponieważ może kilka osób chcieć właśnie łączyć kamerę po Wi-Fi, a nie po kablu. Więc aby to zrobić, teraz musimy być przy kamerze. Dlatego też, jeżeli łączycie kamerę po Wi-Fi, najlepiej ją przy routerze konfigurować. Bo teraz, żeby połączyć ją po Wi-Fi, musiałbym pokazać do niej kod QR. Więc klikam plus. Oczywiście kamera bezprzewodowa. I tutaj jest zeskanuj kod QR. I w tym momencie muszę wpisać hasło do Wi-Fi. Słyszę, że kamera co jakiś czas wydaje dźwięk, więc klikam usłyszano dźwięk i w tym momencie muszę ten kod QR pokazać do kamery. Dobra, kamera powiedziała, że się łączy. Jak widzicie, jest łączenie. Successful adding, co znaczy, że kamera jest połączona. I wystarczy poczekać. Kamera jest dodana, zacznij doświadczać. Oczywiście tutaj moglibyśmy nazwę dać kamery. I w tym momencie mamy połączone kamerę po Wi-Fi. Zobaczcie, tutaj nie mamy pod router podłączonego żadnego przewodu. I zobaczmy, jak to działa teraz po Wi-Fi. Jak było widać, nie ma aż takich opóźnień, a to ze względu na to, że router jest w tym miejscu, kamera jest tutaj. To jest odległość 2 metrów. I przede wszystkim internet jest tutaj w tym miejscu akurat dobry. Więc teraz na przykład podłączamy sobie przewód. Czyli po podłączeniu dobrą praktyką byłoby zrestartowanie kamery do ustawień fabrycznych. Oczywiście, jeżeli chcemy, żeby kamera działała po kablu, a wcześniej łączyliśmy ją po Wi-Fi. Ze względu na to, że raz może działać po Wi-Fi, raz po kablu, mogą występować różne problemy. Dlatego też, jeżeli byście zrestartowali do ustawień fabrycznych taką kamerę, to byście mieli 100% pewność, że kamera na pewno działa po kablu. Teraz przetestujemy kilka innych opcji. Ustawienia. Ustawienia alarmu. Naruszenie strefy. Kontrola transgraniczna, to jest linia. Ustawienia informacji o przypomnieniach, czyli alarm. Całodzienne, zachowaj, ustawienia dźwięku alarmu głośnika, czyli chcemy, żeby komunikaty jakieś były odtwarzane, to tutaj ustawiamy. Natomiast na razie ustawimy naruszenie strefy. To jest wykrywanie człowieka, jak zobaczcie, marker humanoidalny i ta kamera ma śledzenie człowieka. Natomiast nie wiem, jak to działa, więc zaraz zobaczymy. Włączymy sobie tą opcję, zachowaj.
i sprawdzamy, jak sobie radzi ze śledzeniem. Weźmy na duży ekran może. Na razie nie śledzi. O, dopiero zaczęła śledzić. Roweru nie wykryła. Czyli po włączeniu śledzenia jeszcze musieliśmy chwilkę poczekać, a jak wyjdziemy tutaj, czy ona wróci do pierwotnej pozycji. No, o to nam chodzi. Zobaczymy. Czy wróci? I widzicie, ona nie wraca do pierwotnej pozycji. A jeżeli się pokażemy tutaj, czy pójdzie za nami? Nie, jakby było wyłączone podążanie. Zobaczmy, PTZ, śledzenie. Weźmy ją w to miejsce. O. Dobra. Ustawmy pozycję 1, potwierdź. I teraz włączymy śledzenie, widzicie, tutaj w tym miejscu. I zobaczymy. Teraz. Musimy chwilkę pewnie poczekać, aż się uruchomi. Zrobimy czułość wykrywania wysokie. Chowaj. I zobaczmy. Czy to coś się zmienia? Na razie. O, zaczyna śledzić. Idziemy zobaczyć. Śledzi, 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 ale przede wszystkim nas interesuje, czy ona wróci. To jest najważniejsze. O. Skuba nasz poszła za. Halo, gdzie ty idziesz? Ty. Kurde, za słupek zaszła. Czy wróci? To jest najważniejsze. Nie wraca. Więc tak. Kamera, jak widzicie, ma funkcję śledzenia. Ta funkcja nie działa dobrze, ponieważ kamera nie wraca do punktu wyjścia, więc nie ma sensu włączać tej opcji śledzenie kształtu w postaci ludzkiej, ponieważ kamera za kimś pójdzie, a później nie wróci. To jest bez sensu moim zdaniem, dlatego tej funkcji nie polecam włączać. Następnie teraz ustawimy sobie jakiś komunikat. Zobaczymy, jak głośno słychać kamerę, jeżeli kamera wykryje. Tutaj mamy możliwość wpisania nawet. Nie musimy nagrywać swojego głosu. Możemy wybrać język polski, jak widzicie. Strefa alarmowa, wyjdź szybko. A zostawmy to. Głos męski. Prześlij sygnał dźwiękowy. Zobaczymy, jak to zacznie. Zobaczymy, jak to działa. Tam jestem ciekawy. Naruszenie strefy. Teraz alarm dźwiękowy. I tylko raz mamy zrobione. Całodzienne. Zachowaj. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o uzbrojenie całodzienne. Ej, ładnie to działa. Obniżymy trochę kamerkę, wyjdziemy z kadru. I teraz pytanie, czy jeżeli się pojawimy w kadrze, czy będzie słychać nas? Ciągnik jedzie, więc coś tam słyszałem w tym momencie. Tu dosyć głośno, jak widzicie, jeżdżą ciągniki i tak dalej. Są tu remonty normalnie. Natomiast słychać kamerę. Ale jakby była to noc, to słychać by było bardzo głośno. Jeżeli weźmiemy ustawienia, zobaczę, czy w ogóle odgłośnić tutaj jeszcze. Dźwięk, czy gdzieś mamy dźwięk. Ustawienia dźwięku. Mamy głośność. Weźmy 98. Idzie tam ktoś. I zobaczcie. Jeżeli jestem cały czas w kadrze, to kamera nie mówi cały czas tego komunikatu, tylko raz wydała. Muszę się schować. Nie mam je teraz w kadrze. I teraz jak się pojawię, to dopiero powinna wydać ponownie dźwięk.
Tak jest, tak to właśnie działa. I to jest bardzo fajna opcja. Oczywiście, jeżeli ktoś się schowa i ponownie się pokaże w kadrze, to kamera znowu wyda komunikat. Tam kogoś wykrywa daleko, to zobaczcie. Z jakichś 20-30 spokojnie wykrywa. A na rowerze już nie wykrywa, ponieważ ta kamera ma tylko wykrywanie postaci ludzkich. Strefa alarmowa. Szybko. Oczywiście możemy napisać jeszcze co chcemy, tak? Konfiguracja, ustawienia. Robimy ustawienia samodzielne. Potwierdź. I wpisujemy. Prześlij sygnał dźwiękowy. Tutaj jeden raz. Wyjdziemy. Ok. Wydał komunikat. A zobaczymy, jak kobieta by to powiedziała. Ustawienia konfiguracja alarmu. Ustawienia dźwięku. I głos kobiecy. Zobaczcie, musimy za każdym razem ten potwierdź samodzielne. Co tutaj robisz? Mamy to. Schowam się. I teraz wychodzimy. Jeszcze nic nie powiedziała. Da szybko. Schowamy się, poczekamy chwilkę. Ustawimy konfigurację alarmu. Naruszenie strefy jest. Chowaj. Dobra, wychodzimy. To strefa monitorowana. Głos męski dużo lepszy. Przede wszystkim dane komunikaty, moim zdaniem, lepiej brzmią niż ten komunikat, który ja tam wpisałem. Zresztą zobaczcie sami. Alarmu. I tutaj bierzemy strefa alarmowa. Niech będzie na przykład strefa niebezpieczna. Proszę się nie zbliżać. I zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Głos męski. Chwilkę odczekamy. Idziemy. Strefa niebezpieczna. Proszę się nie zbliżać. Tak samo. Czyli tutaj możecie po prostu wpisywać coś. Natomiast ja polecam nagrać swój dźwięk. Czyli tutaj jest nagraj swój dźwięk. I naciskamy, aby powiedzieć coś, nagrywamy swoim głosem taki komunikat. Czyli naciskamy. Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał. Prześlij. Przesyłanie zakończone. Chowamy się. Czekamy. Idziemy. Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał. No kurczę, dużo, dużo lepiej. Polecam nagrać po prostu swój dźwięk. Właśnie opcje konfiguracji tutaj alarmu i dźwięku. Możecie wpisywać swój dźwięk i wtedy kamera go odczyta, ale tak naprawdę w nocy wszystko jedno, jaki kamera wyda dźwięk, to i tak to zadziała. Wyobraźcie sobie, że idziecie w nocy, kompletna cisza, a tu raptownie kamera coś mówi. Każdy by się wystraszył. Kontrola transgraniczna. Włącz alarm. Śledzenie postaci, jak już wspomniałem, na tą chwilę przynajmniej nie działa poprawnie, więc śledzenie kształtów w postaci ludzkiej nie włączamy. Marker, chodzi o to, że dookoła Was jest ta obramówka. Czas trwania alarmu świetlnego. Jak widzicie, 5 sekund. Chodzi o to, że w nocy kamera może zapalić dodatkowe podświetlenie. Możecie to oczywiście wyłączać. Zresztą zobaczcie, jak wygląda obraz w nocy. A w nocy wygląda to w ten sposób. Idziemy. I kamera teraz zapaliła światło, ponieważ nas wykryła. Teraz jestem jakieś 30 metrów od kamery i ona mnie nie wykrywa. Jest po prostu, jestem od niej za daleko. Te kamery wykrywają tak do 15 metrów. W nocy oczywiście, bo w dzień pewnie nie będzie problemu. Teraz jesteśmy w SD, zmienimy na HD. Od razu zobaczy lepiej jest. I teraz zobaczymy, kiedy mnie wykryje. W całkowitej ciemności. O, dopiero. Gdzieś jakieś 10 metrów. Jak mówię, tutaj ta kamerka, ona będzie wykrywać dużo bliżej. No i widzisz, teraz po kolei.
Pokażę ustawienia oświetlenia. I tutaj właśnie, jak widzicie, jest tryb automatyczny, a żeby wyłączyć dodatkowo, możecie zrobić cały czas wyłączone. Ustawienia dźwięku już Wam pokazywałem, konfiguracja alarmu pokazywałem, zarządzanie wideo, ustawienie czasu nagrywania, udostępnienie urządzenia, czyli możemy udostępniać komuś innemu, transfer sprzętu możemy przekazać naszym auto, o ustawieniach i zaawansowanych mamy sygnał dźwiękowy urządzenia włączony, konfiguracja obrazu, możemy przewracać góra-dół, tytuł OSD, czyli na ekranie co Wam się wyświetla, na przykład kamera, zachowaj, ustawienia, jak widzicie, możecie tutaj zmieniać kodowanie. Ma z Was starszy rejestrator i chciałby taką kamerę dodać do swojego rejestratora, dobrze, żeby tutaj zmienić na H264. Nie wszystkie rejestratory obsługują H265, chodzi o kompatybilność. Jak widzicie, rozdzielczość 3 MB, ale możemy zmienić na Full HD, nawet na HD, czyli na te gorszej jakości. Częstotliwość wyświetlania klatek mamy 15, a możemy zmienić nawet na 30. Zachowaj. Czy ustawiły nam się klatki 30? Ustawiły nam się. Jak ustawiliśmy 30 klatek, to musimy... Kamera się restartuje. I teraz, jeżeli się pojawi aktualizacja do tej kamery, czyli być może w aktualizacji będzie już poprawione to śledzenie, to tutaj macie aktualizację i tutaj w tym miejscu będziecie mogli zaktualizować kamerę. Mamy przywróć ustawienia fabryczne, czyli możemy przywracać ustawienia fabryczne kamery. Co jeszcze? PTZ, platforma. I tutaj mamy jakieś ustawienia wstępne. Dobra, więc spróbujmy na przykład ustawić sobie pozycję numer 1. I teraz ustawienia, bierzemy jedyneczka, potwierdź, teraz zmieniamy w prawo, ustawienie, bierzemy dwójeczkę, potwierdź, co to jest automatyczna nawigacja. Widzicie? Ja też jeszcze dużo opcji nie znam tutaj w tej kamerze, więc sam jestem ciekawy. To nie, a to? A tutaj chyba chodzi od lewej do prawej. To zakończ. To nie chcemy. Jeszcze dodamy tę pozycję. Czyli tak, PTZ. Obróćmy ją w tą stronę. O. I tutaj ustawimy pozycję numer 1, potwierdź. Mamy jedynkę. Teraz obracamy w prawo. I tutaj ustawiam pozycję numer 2. Ustawienia. Dwójeczka, potwierdź. I teraz, jeżeli wybierzemy to, kamera idzie do tej pozycji. Tak jak powinno. Jeżeli wybierzemy tą pozycję, kamera idzie do tej pozycji. Jest OK. I teraz robimy automatyczne skanowanie. Zobaczmy. Ile tutaj będzie czekać? Ok, czyli chodzi. Czyli na początku źle. Czyli teraz skanuję. A jeżeli zamkniemy sobie aplikację, czy kamera będzie działać? Wyszedłem z aplikacji, mam telefon wyłączony, a kamera samoczynnie się obraca, czyli działa to. Czyli działa normalnie obracanie. Ale jedna rzecz. Ja bym polecił Wam zrobić, przytrzymać tutaj dłużej, ustaw pozycję i zrobić tutaj na przykład 40 sekund w to miejsce. I tak samo tutaj. Ustaw pozycję 40. Zakończ. Im więcej, tym lepiej. Jak już wspominałem kiedyś, jeżeli kamera chodzi cały czas w presetach,
to można popsuć taką kamerę. Po prostu urwą się kable. Zresztą już nagrywaliśmy odcinki o tym, gdzie pokazywałem, że cały czas chodzi w lewo, w prawo, no to okazała się. Moglibyśmy przetestować tą również kamerę. Jeżeli jesteście zainteresowani takim testem na YouTube, czyli uruchomimy streaming i kamera będzie cały czas schodzić lewo, prawo, oczywiście kamera będzie do wygrania, jeżeli ktoś trafiłby, ile kamera wykona tych obrotów, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli będzie zainteresowanie, żeby zrobić taki test, to mogę przeprowadzić go. Tak jak widzicie, teraz 40 sekund ustawiłem w jedno miejsce, więc tutaj jak najbardziej jeszcze ta żywotność się zwiększy. Ciekawi mnie teraz, jakbyśmy włączyli podążanie za człowiekiem. Jakby to się zachowywało. Z ciekawości włączę. Konfiguracja alarmu. Zachowaj. No dobra. Idziemy. Okej. Kurczę, no aż idzie daleko. Okej. Co ciekawe, jeżeli teraz włączyliśmy podążanie za człowiekiem, to wróciła do. Czyli jest to jakieś rozwiązanie. Czyli trzeba ustawić, załóżmy, preset, na przykład jeden preset w dane miejsce, włączyć to autośledzenie, następnie uruchomić śledzenie człowieka i być może kamera by wracała do tego miejsca jednego. Zaraz to sprawdzimy. Czyli robimy PTZ, ustawienia, usunimy sobie te miejsca, czyli przytrzymam dłużej, zaznaczam i tutaj jest usuń, potwierdź i teraz robimy tak. Ustawienia, przesuwamy kamerę na przykład w to miejsce. Zrobimy taki test. Wyłączymy na razie śledzenie. To ja już wiem, jak można oszukać tą kamerę i włączyć śledzenie, żeby wracała do danego punktu. Zobaczcie. Tak myślę, że wiem. Zrobimy w ten sposób. Otworzymy sobie. Teraz PTZ ustawienia. Usuńmy sobie to miejsce. To jest usuń, potwierdź. I teraz dodaję dwa punkty w to miejsce. Patrzcie. Plus. Zamiast ustawienia to biorę jeden. Potwierdź. Mamy jeden punkt. I dodaję drugi punkt. Ustawienia. Dwa. Potwierdź. Mam dwa punkty w to samo miejsce. Tylko po to, żeby oszukać kamerę. Mało tego. To robię. Ustaw pozycję. Te dwie. Ustaw pozycję. A, czyli jedno tylko mogę zrobić. Zaznaczam, ustaw pozycję i robię na przykład 10 sekund. Drugie, ustaw pozycję, niech będzie 10 sekund. Nie ma to znaczenia. Włączam śledzenie. Zobaczcie, tutaj mogę włączyć nawet takie śledzenie. Włączymy. Odtwarzam i teraz zobaczymy, czy kamera będzie śledzić. Zresztą będziecie mogli zobaczyć w tym miejscu. Idziemy. O. Kamera śledzi. Zobaczcie. Miałem na większy. A idę szybciej. O, ucieknę jej. Dobra, uciekłem jej. I teraz kamera powinna wrócić w tamto miejsce. Tadam! Siła. Czyli można ustawić śledzenie w tej kamerze bez problemu, tylko trzeba ją oszukać. W tym miejscu PTZ ustawienia trzeba ustawić dwa punkty w to samo miejsce, żeby kamera nie podążała. Nie, chyba, że chcecie, żeby kamera podążała. Jeżeli chcielibyście, żeby kamera podążała po dwóch punktach, to po prostu robicie tutaj, usuwacie to, usuń. Zmieniamy sobie gdzieś. Żeby kamera była w tym miejscu na przykład. Ustawienia. Dodajecie punkt. Dwójeczka. Potwierdź.
ustawiacie pozycję, ilość sekund, niech będzie 40. Zakończ, automatyczna nawigacja i kamera powinna podążać, ale jeżeli was zobaczy, to p***ie za wami. Powiem wam, to jest dobre. Spoko. W takiej kamerze taka opcja? Super. A co ciekawe, to ona dosyć daleko podąża do tyłu. Zobaczcie. O, dobra. Teraz zgubiła mnie. Czy wróci? Wróciła. No działa bez problemu to. Kurde. I teraz poszła do punktu numer 1, 2. I tak sobie będzie chodzić. Jak poczekamy, nie wiem, tam 40 sekund nie ustawiłem czasami. Jeżeli 40 sekund, o, już idzie w inne miejsce, czyli na wprost. Tak. A jak ja się pojawię, to pójdzie za mną. A jak? Wszystko działa bez problemu. Ciekawe, jak daleko będę mógł odejść. Ale powiem wam, że fajna opcja. O, tak 10-15 metrów ona wykrywa. Spokojnie. O, widzicie, jak przyspieszyłem, bo jestem połączony po Wi-Fi i akurat jak daleko odejdę, to połączenie z Wi-Fi. No i super. No to powiem wam, że nie ma co zgłaszać tutaj do producenta tego problemu, ponieważ ten problem rozwiązaliśmy w ten sposób. I to nawet powiem wam szczerze, że dużo lepsze rozwiązanie, właśnie jeżeli tutaj włączymy sobie te dwa punkty, wyznaczymy i kamera do tych punktów wraca po zakończonym śledzeniu. Poza tym możemy też zrobić śledzenie różnych punktów, tak? Czyli kamera idzie do jednego punktu, potem po 40 sekundach na przykład do drugiego punktu. Ale musicie wziąć pod uwagę to, że po jakimś czasie może się uszkodzić taka kamera. Czy to będzie rok, czy to będzie dwa lata, nie mam pojęcia, ponieważ jest to, jak już wspomniałem, kamera. Więc nie mam pojęcia, po jakim czasie się uszkodzi. Robicie to na własne ryzyko. Oczywiście kamera jest objęta gwarancją. Natomiast jeżeli uszkodzą się, musicie wysłać do nas na gwarancję taką kamerę, my musimy to naprawić. Ale jeżeli ustawicie co 40 sekund podążanie po tych punktach, to być może kamera wytrzyma długo. Nie wiem tego, tak jak już wspomniałem, jest nowa kamera, więc na tą chwilę jest więcej pytań niż odpowiedzi. Jeżeli chodzi o obsługę tej kamery na komputerze, mamy aplikację Setong. Oczywiście program do pobrania z naszej strony. Na tej kamerze będzie też link do pobrania tego programu. Tak. I teraz możemy zrobić logowanie zdalne, czyli jeżeli mamy na aplikacji dodaną tą kamerę, to tutaj po zalogowaniu się na swoje konto, które utworzyliście na telefonie, będziecie mieli automatycznie kamerę już dodaną. Zobaczcie. Login i wszystkie kamery, które mam dodane, automatycznie mi się tutaj pokazują. Moja kamera, dwa razy klikam, mam kamerkę. I tak to właśnie wygląda. Natomiast jeżeli chciałbym się zalogować lokalnie, ponieważ lokalnie po adresie IP być może będzie działać dużo szybciej niż zdalnie, to tutaj robię logowanie lokalne, wybieram użytkownik admin i hasło domyślne jest 123456 i robię login. Nie mam żadnych urządzeń, tutaj menadżer urządzeń, robię wyszukaj. Automatycznie nam program wyszuka kamerę. Oczywiście komputer musi być podłączony do routera. Jak nam komputer znalazł, zaznaczamy. Dodaj urządzenie. OK. Mamy dodane urządzenie. Główny widok. Dwa razy klikamy. I mamy naszą kamerę dodaną. Prosto, szybko i na temat. I to na dzisiaj będzie tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy robimy test obrotu tej kamery, tak jak robiliśmy na tych kamerach. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.